Hej kochani, dzisiaj Q&A z moją siostrą Wiktorią. Hejka wszystkim! Czyli Wiki i my. Będziemy odpowiadać na wasze najciekawsze pytania. Będzie ich w miarę dużo. Na pewno dowiecie się czegoś nowego. Zostańcie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i dzwonek, aby być na bieżąco. I wpadajcie na mojego Instagrama Wiki i my i też na kanał Wiki i my. Dokładnie, i na mojego Instagrama amy.kate i tak samo na Snapa omikroplan16 i na TikToka amy.kate. No to... zaczynamy! No to dobra dziewczyny, dzisiaj ja będę czytał te pytania, które otrzymaliście na Insta. Tylko jest jeden problem, która pierwsza? Może zagramy papierkami nożyce? Dobra. Papierkami nożyce. O, co dałaś? A co dałaś? Kamień. Kamień? Tak zrobiłaś, no dobra. No to kamień, czyli ty będziesz pierwszy odpowiadać, bo wygrałaś. Okej, no to Wiki, przygotuj się. Pierwsze pytanie od widza jest takie. Ile masz lat? Mam lat 7. Okej, teraz pytanie dla Amelki. Ile masz lat? No 13. Dalej. W tym roku 14, za 2 miesiące w marcu. Okej, dobra. Kolejne pytanie dla Wiki. Do której klasy chodzisz? Chodzę do klasy pierwszej B. Pierwszej B, dobrze. Amelka, do której klasy chodzisz? Takie są pytanie. No do siódmicy. Do siódmicy. B, C. Tak. I teraz pytanie do Wiktor. Jaką zabawkę ostatnio dostałaś? Dostałam Candy Locks! O, Candy Locks dostałaś, super. No to jak chcesz, możesz sobie otwierać na odcinku od razu. Pozwalam, Candy Locks. A w ogóle, co to za zabawki są? Co to za lalki? To są waty cukrowe. Mhm. One są takie malutkie, a mają bardzo długie włosy. Ale świetne, no to jak otworzysz, tam pokaż. Dobra, pytanie do Amelki. Amelka, ile razy miałaś świadectwo z paskiem? No, 3 razy. Na razie zawsze miałam, a się mykać, to zobaczymy. 3 razy, pięknie, pięknie, gratulacje. No pięknie, Amelka, pięknie. Teraz pytanie do Wiktorki. Wiktorka, co lubisz najbardziej? Owoce czy warzywa? Warzywa. Warzywa, dlaczego? Jakie? Brokuły. Lubię jeszcze marchewki, kalafiory, ziemniaki, ogórki. Ohoho, wierzymy sałatę, ci, że... bakłażana. Wierzymy ci, że wolisz jednak te warzywa. Okej, okay. Ty sobie otwieraj dalej Candy Locksy, a my zadajemy pytanie dla Amelki. Co jest twoją pasją? No, dziewczynka zadała. Nagrywanie na YouTubie, nie? Albo robienie z nich na Instagrama. Aha, to jest twoja pasja. Ekstra. No, tak. Lubisz nagrywać filmy? No, ale to jest... Nie lubiła, to mi nagrywała. Okej, Wiktorciu, teraz pytanie dla ciebie. Jakie masz drugie imię? Jak masz na drugie imię? Na drugie imię mam Jola. Jola! Jak? Jak moja pani z przedszkola i jak moja babcia. Babcia, Jola. Tak. Super. Okej, teraz pytanie. A jak tam w ogóle laleczka? Otworzyłaś już? Otwieram. O, tam są dwie lalki, tak? O, patrzcie, jakie słodziutkie spineczki. Znalazłam ciasteczko, kokardkę i jakieś pierniczki. Jeszcze dostałam rożek od Luda na włosy. Zakłada tym laleczko. Pytanie dla Amelki. Wolisz Insta czy TikToka? Instagrama wolę. Dlaczego? Bardzo lubię. No, jakoś tam mogę znaleźć jakieś lepsze inspiracje moim zdaniem. I na Instagramie się więcej dzieje. W sensie zdjęcia są fajne, można też samo fajne zdjęcia dodać. No po prostu wolę Instagrama. Wiktorciu, teraz do ciebie pytanie, ale przed tym pokaż te lalki. Pokaż te lalki. Gdzie one mają twarz? W środku. Bra, Wiktorka, to teraz tymczasem do ciebie pytanie. Twoja ulubiona bajka? Ever After High. Magii. Okej, okay, super. Amelka, to do ciebie. Ojej. Czy masz chłopaka? Nie, o, nie to było pytanie. Nie masz chłopaka na pewno? Ulala, jakie długie. Jakie włosy, pażami. Jak Wiktorka ma. Identyczne. I co można z tą lalką robić? Można robić różne fryzury i można przyczepić na przykład te ozdoby, patrzcie. Pokaż. Bo już pytanie kolejne się szykuje, ludzie piszą. Bardzo długie. Przepiękne. Jeszcze druga na mnie czeka. A pokaż buźkę, twarz tej laleczki. Ale ładna. Ale piękne ma włosy. No to rób fryzurę i zadaj. W kolorze. Rób fryzurkę i ci zadaję kolejne pytania. Kolejne pytanie. Czy kochasz swoich widzów, Wiktorciu? Kocham. Na całe życie! Na całe życie, kochasz?
Tak, teraz pytanie kolejne do Amelki. Czy chciałabyś mieć młodszego brata? Nie. Czemu? Już mam dość właśnie mojej siostry, a ty dopiero brata. Nie, nie dzięki. Brat by cię bronił, młodszy? Tak, młodszy, ja chyba ja bym go broniła. Ulala. Czyli nie, a starszego? O tak, starszego tak. Starszego byś chciała, dlaczego? To jest taka oparona. No właśnie starszy by mnie bronił, mi się wydaje. Tak. No, a nie młodszy. Ale świetna ta lalka. Patrz, jak długa. Amelka, złap lalkę. Palona. Za włosy. Popatrz, pokażcie, jak jest długa. Jaka długa, chyba z pół metra ma. Wiktorka, rób fryzury. Ale jakie miękkie te włosy, nie? To pachnie chyba gumą balonową i truskawką. Wiktorka, dobra, pytanie dla ciebie. Czy dostałaś już jedynkę w szkole? Nie. Nie dostałaś, na pewno? Na pewno, dostałam same szóstki i piątki. Ekstra! A nie jednej czwórki? Gratulacje. Pierwsza klasa, to się nie dziwię, nie? Teraz pytanie do Amelci. Robię warkocze. Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Ojej, ja lubię wiele zwierząt. Ale na pewno bardzo lubię psy. Wiedzę. Lubię pandy. Prawda. Lubię lwy bardzo. Ogólnie takie koty. Ej, to samo co ja. Kotów. Jakie zwierzęta jeszcze lubię? Czekajcie, muszę dobrze pomyśleć. O, delfiny bardzo lubię, są mądre. Delfiny są bardzo mądre. Jeszcze lubię... Jej, bardzo dużo jest tych zwierząt i ciężko by się tak zastanowić. Ogólnie to bardzo lubię wszystkie zwierzęta. A te najbardziej to chyba te, które powiedziałam. Konie też lubię, ale nie jakoś bardzo. Ale super. Ogólnie to, co się dzieje teraz w Australii, to masakra. Trzeba jakoś uprzednio. Szkoda tych zwierzątek. Wiem, co zrobię. Teraz pytanie do Wiktorki. Co lubisz jeść na śniadanie? Lubię jeść płatki czekoladowe Nesquik. Płatki? Ale reklama, Wiktoria. Ale zareklamowałaś za Nesquik? Amelka, teraz do ciebie. Kiedy się przeprowadzacie do nowego domu? Ogólnie kiedy my się wszyscy przeprowadzamy, no to pewnie tak za miesiąc gdzieś nam planujemy za miesiąc. Tak. Czyli kiedy? Raczej. Mniej więcej. W lutym około, tak na końcu lutego chyba. Tak. Fajnie by było, jakbyśmy się wprowadzili już, nie? Mhm. Ja się nie mogę doczekać i na pewno ja najbardziej. Wy się nie możecie czekać nowych filmów na kanale. Room Torm i tak dalej. Będzie dużo nowych filmów. Teraz pytanie do Wiktorki. Twoja ulubiona piosenka? Jaka jest? O, nie wiem. Mam dużo ulubionych piosenek. Jedną wybierz. Moje ulubione piosenki. Powiedz kilka może nawet. Nie pamiętasz. Jakie? Powiedz jakąś. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Dance. A twoja, dobra, twoja piosenka, no jakiej wokalistki? Jak się nazywa ta wokalistka? Britney Spears, o. Ja myślałem, że ta, jak się nazywa ta amerykańska gwiazda, Amelka? Adele? Nie Adele. To w zoo śpiewała, w dżungli. A, Katy Perry. Katy Perry. Ej no. Katy Perry, no, jednak? No, ja tę piosenkę, to... Teraz pytanie do Amelki. Ile już nosisz aparat i kiedy ściągasz? Chyba w kwietniu będzie 2 lata. Tak mi się ja robię wydaje. Warkocze. I ściągam pewnie też jak właśnie gdzieś w kwietniu. Na pewno nie na wakacjach, tylko trochę wcześniej. W sumie nie mogę się doczekać, tak szczerze wam powiem. Bo aparat to naprawdę bardzo fajna rzecz, ale moim zdaniem lepiej jest bez aparatu i ogólnie nie mogę się doczekać efektu samego. Więc wiecie, ja się naprawdę nie mogę doczekać i na pewno będzie filming, jak właśnie ściągam aparat. I ekstra. Mi się wydaje, że będzie duża zmiana. Naprawdę, najlepsze pokaż zęby w ogóle. Czyściutkie. Tak, pięknie, szeroko, super. No ja mam taki uśmiech, nie mam takiego, że widać mi te dolne zęby, patrzcie. A zrób tak, wyłączone. A. Teraz pytanie do Wiktorki. Jak nazwiesz swoje lalki, które teraz dostałaś? To pytanie ode mnie. Amelka i Wiktorka. No jak? Candy Locks? Amelka i Wiktorka? To jest Amelka. Siema! Masz Amelkę, to dla ciebie. O, hej Amelka. A jestem nią. Dobra, tak poważnie. Gdzie mieszkasz? W Rzeszowie. Bardzo ładnie. Widziałaś Wiktorię? Bardzo ładnie. No. Teraz pytanie. Zrobiłaś już te właśnie. Pytanie raz ode mnie. Zrobiłaś już ten warkocz? Pokaż. Wow. Ale śliczny. Umiem jeszcze z 4 same części, to ale... Tato. Umiem, a teraz pytanie do Amelki. Amelka, gdzie byś chciała wyjechać na wakacje? To do USA. Chciałabym jeszcze na pewno, albo, no właśnie, do USA, do Hiszpanii. Jeśli chodzi o USA, no to Floryda. Do New York. Czyli generalnie Stany Zjednoczone, tak? Tak, ale jeszcze czekajcie, muszę pomyśleć. Jeszcze na Kubę. No ogólnie na jakąś taką wyspę. O, jeszcze na Hawaje. Hawaje, no to, o, ja to widzę, że Stany Zjednoczone rządzą całkowicie. No tak. To ja też bym chciał. Teraz... Może kiedyś to spełni, nagramy film. Tak. Wiktorka, twój ulubiony przedmiot w szkole? No to mam mało przedmiotów, tak to. Ale dobra, który jest ulubiony? Jest muzyka, jest plastyka, jest polski, tak? WF. Jak muzyka? Plastyka? Masz muzykę? Informatykę? Ma, edukacja. To się nazywa edukacja, ale tak? Ale najbardziej plastykę lubię. Plastyka, okej. Okay. Wtedy robię różne rzeczy z plasteliny na przykład. Na przykład tutaj robisz taką fajną leczkę teraz.
tutaj, nie do plastyka. Technika. Także technika, no właśnie. No ładne, ładne. Pokaż teraz nam tą. Tą wartość. Jakie śliczne. Wysoko, wysoko, pokaż teraz. Jaka lala. Ekstra jest. Ale Melki ma rozpuszczone włosy. O. Zrób sobie jakieś fryzury. Na razie będziemy fryzury. A będziesz robić? Nie, nie będę. Nie mam teraz wolności. Pytanie do Amelki. Amelka, jaki jest twój ulubiony przedmiot? Bo tu widzowie piszą. No ja nie mogę. Szkole? Ja w ogóle nie lubię szkoły. Ale tak by wybierać, no to z takich łatwiejszych, można powiedzieć, to lubię plastykę i WF, a tak bardziej plastykę i muzykę w sumie też lubię. A z takich trudniejszych, no to chyba język angielski i polski. Ekstra. To mi to otworzy. Czy nagrasz w nowym domu room tour swojego pokoju? Tak. Na pewno? Nagrasz room tour swojego pokoju? Nagram. Okej, okay, subcio. Amelka, a ty nagrasz swój room tour? No tak, no jakby inaczej. Tak samo może room tour tego domu. Co? No, fajnie by było, nie? Ekstra. Każdy ciekawy pewnie, jak będzie wyglądać dom. Może się nagramy. Ile razy ci się, Amelka, przytrafiło zaspać do szkoły? Nie da się na pewno tego na palcach policzyć. No wiele razy. Ja też jestem taki śpioch, mogłabym spać cały dzień. Na przykład wczoraj dospałam do 14. Jakoś ja to bardzo lubię spać, jeszcze szczególnie jak mam takie długie sny. No w ogóle, czuję się jak w kinie. Wiktorka, czy lubisz stawać rano do szkoły? Nie. Dlaczego? Bo wtedy jestem niewyspana, nie chcę się wstawać. A Wiktorka, ty lubisz szkołę? Lubię. A Amelka lubi szkołę? Nie. Dlaczego? No bo to mi zajmuje cały dzień i muszę wstawać rano specjalnie, żeby iść do szkoły. Dobra. Później w ogóle nie mam wolnego czasu, bo muszę się uczyć. I to jest takie życie. Szkoła, dom, nauka. Szkoła, dom, nauka. No, dla tak mnie to bez jest. Sensu. Pokaż. Jestem jest. Rozpłonką. Wiktorka skończyła, patrz Amelka. Pokaż się na kamery blisko. Jestem rozpłonką. Trzymajcie do mnie kciuki, bo jutro mam sprawdzić z matematyki. Pokaż. I słuchaj, będę miała ocenę. Buźkę, buźkę pokaż. Jestem rozpłonką. I teraz wszyscy dajemy łapkę w górę dla Melki, żeby jutro jej sprawdzian dobrze poszedł. Wszyscy, łapeczki! Wika, łapeczki! Łapki! Widzowie, łapeczki! Jak dacie w dół, albo nie dacie, no to pójdzie mi źle. Jak najwięcej łapek. Wierzymy w nią. Ja też. Będę zaraz uczyć. Jeszcze się Amelka będzie uczyła. Dobra dziewczyny, no to co? Tyle pytań. Jeżeli mam tyle? Więcej pytań tutaj od widzów, skończyły się, wybrali najbardziej ważne. No to może a teraz, teraz ode mnie takie jedno pytanie. No Amelka, ty chciałabyś mieć chłopaka, czy nie? Ja mam takie pytanie. A tak się zadałem sobie, tak sobie myślę teraz. Też chciałam ci zadać. Nie wiem, połowicznie. Zależy, czy by mi się układało dobrze z tym chłopakiem. Bo jak nie, no to jest stety czasu. Po co ci chłopak? Dawaj dziewczyny, pokaż się do laleczki i spadamy. Kończymy. Spadamy stąd. Patrz, takie fajne laleki. Ja żuję. Długie włosy, nie? To Amelki. To jest Amelka z Wiktorka, tak? Aha, a ja jestem ładniejsza od niej. Każdy jest ładny. Po fryzurę. Patrzcie na spinkę. Wiktor, jak się te lalki nazywają? Candy Locks. Mam taką grę. Candy Locks, tak. Fantastycznie wygląda. Nie są to pomysły. Łapki w górę! Dobra, kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie łapce w górę, żeby dobrze mi poszedł ten sprawdzian. Subskrypcja oraz dzwonko, być na bieżąco. Wpadajcie na kanał Wiki. I my! Dokładnie. I na Instagrama Wiki. I my. Kurde, ten trend z TikToka. I na mojego Instagrama Amelkę, tak samo na TikToka, Amelcie.a oraz na Snapa, Amelka16, czekajcie, czekajcie. Jeszcze mam ogólnie do sprzedania ubrania na Vinted, więc zapraszam, na pewno wam się to spodoba. I tam się nazywam Amelcie.a, Amelka.a. Dobra, to pa, do następnego filmu. Pa!